Annabelle. Kojarzycie horror Annabelle? Jesteśmy w mieście Benidorm, dojechaliśmy już, cali zdrowi, szczęśliwi. Zobaczcie te budynki za mną. Przecież to wygląda jak w Dubaju. Nie dziwię się, że Benidorm jest nazywany hiszpańskim Dubajem. Przynajmniej hiszpańskim Dubajem, czasem jakimś hiszpańskim Miami. Kurde, no fajnie, fajna architektura, naprawdę mi się podoba. Jesteśmy w Benidorm, jak wcześniej wam już mówiłem, pokazywałem te nowoczesne budynki. Już na tym etapie mogę powiedzieć, że to miasto to połączenie takich nowoczesnych, modernistycznych budynków. No, ze starym stylem hiszpańskim. Benidorm, bo o nim mowa, tutaj właśnie jesteśmy. Z tego co wiem, to już jest takie imprezowe miasteczko. Tutaj się te imprezownie różne odbywają. Dzisiaj nie ma takiego upału, dzisiaj mamy 26 stopni, czyli jest tak naprawdę przyjemnie. Zauważyłem, że większość gołębi tu jest białych. Chociaż oczywiście są te klasyczne szare, ale bardzo rzadko je tutaj, ja przynajmniej nie widuję. Zdecydowana większość jest białych. Myślę, że to ze względu właśnie na klimat. To muszę dobrze przejrzeć te materiały, zanim je zmontuję, zanim tylko film zrobię, bo jakbym chciał wszystko wrzucać, co mi tam akurat podeszło pod kamerę, to z tego filmu by wyszedł film erotyczny. Hiszpanki, co akurat mnie nie dziwi, bo to pamiętam z poprzednich wyjazdów do Hiszpanii, lubią się opalać bez staników i, no i jest tu ich bardzo dużo, no, świecą piersiami różnymi, różnej wielkości, mniejsze, większe, bardzo duże. Wielkie, no nieważne. Stara część Benidormu, nie wiem czy tak się odmienia, obfituje między innymi w takie budynki. Kurczę, fajnie to wygląda, nie to co w Polsce, te szare blokowiska. Znaczy no wiecie o co mi chodzi, nie to żebym teraz krytykował polskie budownictwo, bo nie jest taki mój zamiar, tylko chodzi mi o to, że no, w Polsce generalnie wszystko było budowane takie jednostajnie, w takich szarych barwach, szarych kolorach. Ja wiem, że to jest podyktowane to tym, że tutaj mają taki ciepły klimat i pewnie to sprzyja temu, żeby tak budować kolorowo, tak fikuśnie, rozumiecie. Natomiast no podoba mi się to. No i tutaj się coś dzieje, tu już jest naprawdę ruchliwie. Wchodzimy w tą starówkę, tą część, no myślę, że ciekawszą. Generalnie ja osobiście lubię bardziej takie stare miasto, jeśli mam być szczery. Dlatego właśnie do Dubaju się raczej nigdy nie wybierzemy. No i to jest właśnie to, co nam się podoba. Starówka, stare miasto. Popatrzcie. Ludzie mieszkają w takiej wąskiej uliczce. Jest tutaj cisza, spokój. Super. No i wylądowaliśmy w małej, ciasnej uliczce, w małej knajpie. Coś na szybkiego zjeść. My z synkiem pijemy takie byle co, a boss sobie zamówił piwo. Proszę bardzo, boss musi pić piwo. Idziemy teraz na taki fajny punkt widokowy z widokiem na zatokę. Nie, jaką zatokę? Z widokiem na morze. I
kolei widok na drugą część miasta, bo jak widzicie, to jest taki łuk. Jakbym tak to miał pokazać, to jest właśnie taki łuk. No i tam dalej się kontynuuje to wszystko. Super, no pięknie. Naprawdę, panorama super. Spróbuję tu drona puścić. Podejrzewam, że nie można, ale może mi się uda jakoś z przyczajki. A tam z kolei jest wysepka, na którą też możemy popłynąć. Tylko myk jest taki, że my nie zabukowaliśmy biletów online. A aby tam popłynąć, to trzeba mieć bilet zabukowany online, tylko i wyłącznie online. To jest w dodatku wydrukowany, nie wolno na telefonie pokazywać ani żadnego potwierdzenia maila. Po prostu lubię chyba papierki. Mały problem, mały, ale tak naprawdę ja bym powiedział, że niewiele brakowało, a byłby duży problem. Puściłem tutaj drona właśnie, no bo no w takiej okolicy no to pasuje puścić drona, co nie, żeby zrobić fajne ujęcia. Idealne miejsce do latania dronem. Tylko że mewy stwierdziły, że one nie chcą tego, im się to nie podoba. Do tego stopnia, że całe stado mew zaatakowało drona. A raczej w zasadzie to już atakowały, bo już podlatywały bardzo blisko do tego drona. I to nie, że 2-3, tylko no nie przesadzając, 30-40 tych mew było. I one nadal latają takie właśnie zdenerwowane. Nie wiem, może nawet to słyszycie na filmie i widzicie, jak latają takie zdenerwowane. No, powiem wam szczerze mówiąc, że cudem uniknąłem utraty drona, bo one już tak blisko podlatywały, one już były gotowe do strącenia tego drona. Ja wiem, że to jest ich teren i że ja tak naprawdę naruszyłem ich teren. I tak naprawdę, gdybym stracił tego drona, nie miałbym żadnych pretensji do mew, tylko miałbym pretensje do siebie, ale powiem wam szczerze mówiąc, że no nie sądziłem, że zaatakują, bo nie było ich tutaj w momencie, kiedy startowałem dronem. One były gdzieś kilkaset metrów dalej i one po prostu nadleciały. Także no cudem nie straciłem drona. Tutaj jest teren jakiegoś zamku, to znaczy no już nie ma tego zamku. Tam pozostały jakieś ruiny. A te kolumny nie sądzę. Te kolumny są bardziej współczesne. Natomiast jakieś tam ruiny tego zamku są tutaj za tą szybą. No i jak zwykle, jak w każdym kraju praktycznie, zamek budowany na wzgórzu. No ale z tego zamku to mieli widoki. Tu są ruiny tego zamku. A widoki mieli takie, jakie widzicie. Fajnie, wąskie uliczki. Poszliśmy sobie na lody, wziąłem sobie lody kawowe i w lodzie kawowym były całe ziarna kawy. Tu mam tylko 4, bo gdzieś mi jeszcze tam ze 2 wypadły. Calutkie ziarna kawy, Justyna miała tak samo. I naprawdę były kawowe, nie tylko o smaku, ale jak widać, naprawdę były kawowe. Są z prosciutto, nie? Ale wyglądają, jakby się spociły. Ciekawe, może tylko tak wyglądają, może po prostu są takie bardzo wilgotne i przez to tak wyglądają. Boli? Ła, to mnie boli, syn mnie męczy. Tak. Wykorzystuję fakt, że mam opaleniznę na karku i mnie po prostu tam smyra, żeby to bolało. Ty też masz opaleniznę. Ale jemu się nudzi, mówię wam. Tak mu się nudzi. Znaczy to jest normalne, że dzieciom się chyba nudzi takie chodzenie i zjedzanie, ale jemu się opatrzyć, jak mi się nudzi. Całuje mnie po ręce, przed chwilą mnie pocałował w rękę tutaj przed ramię. O, teraz znowu. Kacper! Wiesz, to będą ludzie oglądać, będą widzieć, jak tobie się nudzi. Pomału kończymy dzisiejszą wycieczkę, bo już się robi wieczór, ale to nie o to chodzi. Chcemy sobie po prostu wrócić do hotelu, spokojnie tam posiedzieć.